Na dworze już zimno, dlatego dodaliśmy nowe, długie spodnie dresowe Voyant Team. Są dostępne w przepięknych kolorach, są bardzo wygodne, bardzo ciepłe, idealne na zbliżające się zimne pogody. Nie czekaj i wbijaj na voyantshop.pl, bo te spodnie mogą się niedługo wyprzedać. Ha, 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 ale jesteśmy potężni, zobaczcie, w ostatnim odcinku każdy z nas zdobył zbroję. Ja zdobyłem zbroję Sonika, Palion zdobył zbroję Shadowa. Elegancko się biega. Pięknie się biega. Nubek zdobył zbroję na Knuckles, Knuckles. No właśnie. Właśnie. Oj, jesteś naprawdę szybki, Nubek. Co się stało? Ej, właśnie, wszyscy jesteśmy mega szybcy w ogóle, widzowie, mamy mega dużo siły, a Ptycho zdobył zbrojkę. Kogo? Ptycho? Kogo? Tejsa! I ma ogon nawet, zobacz. Tytkowice. I teraz wbijamy, bo każdy z nas ma również ognie, odporność, szybkość, siłę, odporność, zwiększenie zdrowia, masę rzeczy. Macie miecze? To chodźcie, teraz pokonamy tego lamusa Shinsonika raz na zawsze. O tak, tylko gdzie on jest? Widzieliście go gdzieś? Takimi rzeczami tego zniszczymy, no właśnie, nie widziałem. O, już go widziałem, słuchaj, jest tam. Tam jest, zniknęły wieżowce wasze. Trzy. Co? No nie ma ich, zobacz, nie ma tych wieżowców. Ej, zostało. A, dobra, nie zrenderowało mi się. Nie stresuj człowieka. Nie pojawiły mi się do końca, nie zauważyłem. O, właśnie. Dawaj na niego. Dobra, teraz go pokonamy, widzowie. Raz na porządnie, chodźmy do niego czym prędzej wszyscy. Zniszczymy lamusa. Let's go. Halo, lamusie! Teraz dawaj z nami jeden na jeden, Shinsonik! Patrz na to, jak wyglądamy przekozacko! Co to ma być, hej? No co? Nie poznajesz nas? Jesteśmy silniejsi, szybsi i mocniejsi. Jesteśmy postaciami twoich przyjaciół! O tak! No i co myślisz? A nie wystarczy, żeby mnie pokonać, wiecie o tym? Jak to nie? Dawajcie, zaczynajcie! Co to ma być? Co to ma być? Rozwalacie go. Co? A mam tutaj zaklęty? Tacy sypci jesteśmy. Przydałoby się. O, dajcie w niego ogniem. Ogniem lawą w niego, bigo, lawą. Bigo. Bijcie go potężnie. Patrz. On się bije z nami, on nie daje rady. O, nic nie daje rady, bo to słabiak jest. Zobacz, on nic nie robi nawet. A, ej, i co? Mam pomysł. Schowajmy się tutaj, patrz. I my jesteśmy tacy mali, że będziemy mogli uciekać tutaj, nas nie dopadnie. Ale o, w sumie i stąd możemy go obijać. Chodź to, ama. Dawaj, Soniku. Co wy robicie? No, oberwiesz od nas. Oberwiesz, o, potężnie. Ej, mam ten, wiem jak możemy go pokonać. Co, jak my, go pokonać? My będziemy w trójkę go zagadywać, ja, Pojan i Panion. A ty, Krysiu, podejdzie z tyłu i będziesz go sam uderzać, co ty na to? Co? To jest ryzykowne, ja się na to nie zgadzam. Krysia, bądź męski. Ja myślę, że to jest super pomysł. Tyś, bo Tels to jest największy przyjaciel Shinsonika. Ty się z nim zaprzyjaźnisz w ten sposób. Nie pasuje mi się, on cię nie uderzy, nie ma opcji, że cię uderzy. On się nie zdenerwuje. Idź naokoło, aby tutaj na go zawołamy. My go zagadamy, Dobra. To jest bardzo dobry plan, Dajcie mu najlepszy miecyk, jaki jest. O właśnie, daj mi miecz, bo ja mam zwykły. Ten jest najlepszy, ale trzymaj jeszcze. Jabłuszka, trzymaj. Nie drewniany. O, drewniany. Co ty drewniany rzucasz, co ty? Chłopaki, to życzy mi powodzenia, nie? Powodzenia, Tails, Ptyś! O, by sobie dał radę, a my chodźmy do niego. Shinsoniku! Słuchaj! Daj ciebie słychać, Shinson! Chodź tutaj! Chodź z tej strony, musimy cię dobrze ustawić, okej? Musimy pogadać. No właśnie, nie bij nas, bo to ci i tak nic nie da. Jesteśmy silniejsi, niż sobie zdajesz sprawę. Idź trochę do tyłu, Shinsonik, bo zaraz cię klepniemy z mojego najsilniejszego miecza, widzisz? Jeszcze tam, przytul się z drzewami. Przytul się do drzew, przytul się do drzew. A ktoś tutaj wam... Ktoś ci wbije miecz w plecy! Dobrze! Uciekaj Ptycho, uciekaj! Schowaj się! Co, ale on cię obił, ale obił tego ptycha. Ale on to był mocny, chłopaki! Was też obije. Widziałem, jak go obił, dobra, uciekajcie od niego, bo on jednak chyba trochę więcej zadaje obrażeń niż myślałem. Okej, ja idę do Ptycia sprawdzić, co o Ptycia. Halo? Ptyś? Co? Gdzie ty? Ale mnie mocno uderzył, jestem w domu Kukati tutaj! Na górze? Na dole, ej, chłopaki! Co jest? Krysia, co ci się dzieje? On ma parę w łapie! Czekaj, na buzi? Nie ruszaj się, co ty masz na twarzy? Weź... OMG, to jest ketchup! Język mu się przedłużył! To nie jest język, stary! Chłopaki! Zobacz, prawa ręka! Prawa ręka?
Ej, a co ty masz na ręce jeszcze w dodatku? Trzeba go lecić, trzeba go lecić. O nie, ej, coś jest ze mną nie tak, on mi tak mocno uderzył, że ja nie wiem, nie jednej naprawdę, patrzcie tylko na mnie. Ściągnij strój na sekundę, ściągnij strój na sekundę. Nie podoba mi się to, to się źle skończy. Właśnie, zdejmuję strój. Pokażmy. O nie, o nie, o nie. Cały? O nie. O nie. Ej, co my robimy? Co my robimy? On go mega mocno walnął. Dałem chyba ci pomysł pojazd, bo dajmy mu ringa, tak? Ringa? Nie dawaj mu ringa! Co jeżeli to jest zakażone? Wiecie, poczekajcie, pamiętacie jak było z Nubkiem? My Nubka wyleczyliśmy, ale teraz trzeba Krysia wyleczyć. Jak go niby wyleczyć? Dawajcie go do szpitala. Czekajcie, bo coś się dzieje, Krysiu. Zostałem za mocno. Tego, nie, chodź, idziemy do szpitala, chodź, zabierzemy cię. Przeprowadzimy na tobie takie wszystkie operacje jak na Nubku i będziesz zdrowy, chodź. Dobra, zaraz zbrojkę i chodź, biegniemy chodź, szybko, chodźcie. Chodź szybko. Tak, żeby nas nie zauważył. Dawaj, dawaj! Nie może nas teraz znowu uderzyć, uciekajcie, szybko! Gdzie wyjdziecie? Nigdzie nie, nie interesuj się, bo sonikowej twarzy dostaniesz. Boli mnie głowa i nie mogę spać. Nie, ptycho. O nie, ale on nas tutaj goni, dobra. Musimy tam szybko przeprowadzić operację. Nie idź za nami do szpitala, ty jesteś soniku. Właśnie, jesteś soniku, rzucę ciebie autem. Rzucę ciebie autem, łap to! Chodźmy na dół. Dobra, chodźcie. O nie, jesteśmy tutaj. O nie, jest szpitalem! Chodźcie, chodźcie. O nie, ten cały szpital jest zniszczony. Ja pamiętam, kto to zrobił. Z Hagiwagi zrobił, okej? Taki Hagi... Agiłagi zrobił. Dobra, chłopaki, wy się nie zajmujcie tym szpitalem, tylko mną. Właśnie, może, co? Kładź się, ptycho, tutaj. Kładź się tutaj, łóżko istnieje jeszcze. Tak, tak, damy radę. Ojejku, dobra. Co, ej, boli mnie wszystko. Jak to się robiło, pamiętacie, jak wyleczyliśmy Nubka, czy nie? Czekaj, burza mózgów. Ty byłeś przecież lekarzem. Nie, ale ja nie pamiętam, to ja nie pamiętam, jak jestem lekarzem, to nie kontaktuję, ty, nie. Co ty gadasz? Ja bym go trochę pouderzał jako ten. Nie, nie. Czekaj, stop. O takie bokserki, jak to się... Ej, dlaczego nadal trzymam auto? Dlaczego nadal trzymam auto? Co ty robisz? Idę wyrzucić ci to auto. Najpierw trzeba wyczyścić go z krwi, z keczupu. O nie, on tam jest. Ma go wyczyścić. O, chodź, tylko idziemy, zabieramy cię do czyściarki, chodź. O, co zabolało, mi wszystko boli. Wejdź sobie do wody. Wejdź do wody, tutaj będziesz zdrowy. Omega. Bo myślisz, że tak będzie? Serio, mówię ci, podskocz, i na to wejdź, podskocz. Dobra. Nie, pogorszyłem. Do wody. Nie może trafić do wody. Nie mógł wejść. O, dobra, i uwaga. Uwaga, klikamy! Czyścimy go! Czyścimy! Co ty? Ej, wiecie, że to może być niedobre? Co? Ej! Wiecie, że to może być niedobre? Czemu niedobre? No, jak tobie pomogło, nie? Ale on już ma obrażenia. Jakie obrażenia? Ej, my chyba źle robimy, tak szczerze. A w ogóle dlaczego on porusza się szybko, nawet bez zbrojki? Opaki, czuję się bardzo dziwnie, jakby nie czuję się sobą. Ze mną się dzieje coś zupełnie... Do izolatki, gdzie są drzwi? Tutaj są drzwi. Właśnie tu. O, co to jest za miejsce? O mnie, dobra, on nie poznaje takich miejsc. Trzeba coś szybko wymyślić, żeby go... Co to jest? Ty go kontaktujesz? Wiesz co, tak, znaczy w porządku, w sensie już nawet się nie tak czuję. Czemu ty budujesz z żółtych, pomarańczowych bloków i stawiasz ringi? Patrz! Dzień dobry panie, profesorze, doktorze palioniasty. Witam bardzo serdecznie. Widzę, że przyszedł do nas doktor palioniasty. Dobra, panie doktorze. Ogarnij się. Diagnozę proszę dla tego pacjenta, może pan, nie wiem, Muszę wejść do środka. Proszę bardzo. Ej, a słyszeliście ciekawostkę o lisach? Że lisy to są najpiękniejsze zwierzęta na świecie? Serio? A co mają lisy wspólnego z ptychem? Nie wiem. To w sumie też nie mam pojęcia. Kryś aktualnie stracił około 30 IQ i generalnie rośnie to bardzo mocno w dół. Ja straciłem 30 IQ? Nieprawda, patrz jak jestem teraz szybki! Ej, a jak do tego doszedłeś, panie doktorze? Czy masz na niego jakieś wyleczenie, panie doktorze palioniasty? Proszę. Jeżeli chodzi o poziom IQ, nie da się nic wyleczyć, lecz da się wyleczyć jego... Co? Lisozę! Lisozę? Co? Co to znaczy? Musimy szybko działać, zostaje nam z 2 minuty! A wiecie, lisy są sprytne? Otwórz mnie, bo zginę! Dawaj, otwieram ci! Nie! Wyszedł lis! Cwany lis wyszedł, rzucajcie w nim z czymś, nie wiem! Jamkami, ringi, patrz, mam ringi! Ej, skąd ty to masz? To są moje ringi! Nie jestem lekarzem, mam tylko strzykawę.
Co? Trzymaj te linki, a ja mam lepszy pomysł. Patrz, co to jest? Co to jest? Co ty przyniosłeś, Nubo? O. Co ty robisz? O. Ej! Nie, to jest ciało ptycha połączone na części. Zobacz na to, to trzyma jest jego... Trzeba go obciąć. To jest gdzie jego są noga. Gdzie są te ringi? Tutaj, usiądź Krysiu, sobie Krysiu, tu. Krysiu, tak, usiądź. Ej, mam pomysł. Krysiu? Trzymaj, trzymaj nubek te ringi, żeby leżał na łóżku, a my zaaplikujemy nowe ręce i nowe nogi. Pa, to, ej, lepiej a się wiecie, połóż, że Krysiu rymuje się z Lisiu? Nie, Baga. Żaden Lisiu, żaden Lisiu! On się zmienia. Poczekaj. Usiądź, to dostaniesz coina, usiądź. Czekaj, ja muszę go trafić i... Kontroler umysłu w nim strzel. O, o. Dobrze, dobrze. Połóż, weź na łóżko i się połóż i nie reaguj. Kontroler umysłu działa. Oczywiście, panie Soniku. Co? What? Jaki Soniku? Będę twoim sługą. Co? Do końca moich dobra. Dni. Ja już zaczynam wrzucać te rzeczy, części ciała, żeby tutaj przestać móc. Czekaj, już mu tutaj dodaję, tylko tutaj muszę wrzucić odpowiednie, czekaj jeszcze na... Wajchą będzie trzeba mocno klepać. Wajchę przełóż, jasne się robi, jego ręka! Widzę! Pojan! Co, co? Pojan, cicho, bo go pas hipnotyzuje, pas o, dobrze, dobra, dobra, słuchaj! Aktywowywuję to! Klikujemy! Uwaga! Klikamy, nim, nim, bój, nim, nim, bój! Nie, on uciekł! Co? Chyba jestem żart. Sprytnym lisem. O nie, nie zadziałało, nie blimowanie. Nie możemy już nic zrobić. Strzelaj w niego tym, o właśnie tym. Dobra, strzelaj ten igłą. No zabudował się. Czemu on buduje tym kolorem, jak cwany lis normalnie. A czemu pomarańczowa, nie żółty? Goni go. Bo ja nie mogę stąd wyjść, uwięziliście mnie tutaj, jestem tylko biednym lisem. Jakim lisem? Nie jesteś żadnym lisem, wracaj. Mówiłem, to jest lisoza, to jest nieodwracalne, nie ja da się boję tam już. Wchodzić do niego. O, ringa zostawić. Ej, co on tutaj robi? On przecież był tam. Jak stąd wejść? O, tak cwany lisie, wracaj tu. Musimy ci włączyć nowe nogi, a raczej stare nogi. Co ty nie, robisz? Nie, 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 nie zdążymy. To już za późno. Czemu on się zawodował? Ej, czekajcie, o! Co? Uciekaj stąd! Uciekaj stąd! No. Uciekaj stąd! Nie. Co? Uciekaj stąd, jestem cwany lisem! Czy ty jesteś normalny? Nie. Wracaj to! Wracaj to! Jak nam ucieknie, stracimy wszystko. Szybko! O nie, Sonik, tak. Co? Ja ci pomogę. Jak to pomóż mi? Nie! Wracaj to! Dlaczego? Dlaczego chcesz mi, proszę! Nie, 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 nie chcę oberwać tak jak on, nie chcę oberwać tak jak on. Uważajcie, uważajcie, on jest silny. Zostaw mnie, Shinson! O, Nubek, uciekaj, bo jak cię walnie, to będziesz zabij miał tak mnie. Samo jak tyś. Uciekaj! Dobra, dobra, lecę, uciekaj w szpitalu bezpiecznie. W szpitalu, dawaj... O nie, co tam, czemu tam stoi ptycho tak? Tam stoi. Dzięki bracie, że mi pomogłeś, oni chcieli mi zrobić krzywdę, wiesz? Czemu oni, powiedział oni bracie? Mówią, oni mi mówią... No, oni mi powiedzieli, że ja nie jestem lisem, tylko Kryś, oni się nie znają! What? On się... Musisz się nazywa Kryś. Oni nie wiedzą, co? Ej, co? Dlaczego on zgada z Sonikiem jak z kolegą? Musimy im pokazać prawdę, Soniku! Musimy im pokazać o nie. Prawdę! O nie, no, ej, tak. Co? Zakłada jakąś zbrojkę, to jest ta zbrojka, którą miał na przemianie. To jest ten czas, Soniku! To jest ten czas! Co? Ej, co? Kryś? To jest Kryś? Ej, Kryś to chyba już nie jest dłużej Kryś. Ej, to jest Tails! Sonik! To jest Tails! Nie! Goni nas! Uciekajcie, goni nas! Ukryjmy się na Wajnowicach, ukryjmy się na Wajnowicach. Czekaj, ale widzieliście jak on wygląda? Widzieliście? On jest malutki, on jest malutki! Czekaj, ale on nam coś zrobi? To jest może... Może to jest jakiś żołnierz Shinsonika, zobacz. On jest szybki, uciekajcie od niego! Jaki malutki! Uciekajcie! Pakujcie go! Dawajcie, dawaj szopu. Dobra. Dawaj szopu. O nie, on jest na tyle mały, że on może tutaj wejść. Czemu chcieliście zrobić mi krzywdę? Jaką krzywdę? Chcieliście mi włożyć ciało, które nie jest moje, jestem lisem! Żadnym lisem, słuchaj. Ja, on wygląda milusio. Jesteś ptysiem, nie wyglądasz na złego. Powiedz. Co? Dlaczego jesteś taki zły? Jaki zły? Na to, że mówimy na ciebie ptyś, przecież jesteś ptyś. Nie jesteś żadnym Tailsem. Nieprawda! Co ja jestem lisem! Ej! Lata! Czekaj, co? Co się stało? Ptyś lata! Ptyś lata! Co to jest? On na ogonie! Ej, na Soniku, ogonie lata! Co ja mam zrobić? Jestem na to gotowy na twoje rozkazy, bracie! What? No tak, bardzo dobrze. Ty jesteś jednym z nas. Nie! No, tak, co tu się, co się wydarzyło? Dlaczego? Dobra, uciekajcie! Uciekamy. Na drzewo, tymi. Idziemy na nich. Nie. O, tak.
Nie. Ja na górę. Już do was lecę. Na górę. O, na dobra, górę. Dobra, już prawie wskoczyłem. I teraz tu na górę. Okej. Okay. Musimy. Ej, jak on tam prawie skoczył ten Shinsonic, lamos. Shinson jest za duży, nie da rady. Okej, okay, i teraz tutaj już jestem a ty prawie. Co tu robisz? Przecież nie widzisz, że mogę latać. Nie wskoczyłem. Zapomniałem, on potrafi latać. Czekaj, nie mów, że on tutaj podleci. Nie mów, Nubek, tutaj jesteśmy bezpieczni, nam tutaj nic nie grozi. Mano, i co teraz? Patrzcie tylko na to, pichu. Nie mogę, on normalnie lata, stary. Wiecie, pogadajmy z nim. Krysiu, to my, pamiętasz nas? Oj. Co ty do mnie mówisz? Jaki lisiu? Tysiu, nie lisiu. Jestem. Nie jesteś lisem. Tails. O. I on jest taki dziwny. On powiedział, że jest Tails, nie jest ptysiem. To już nie jest ptyś, stary. Jestem Tails. Mamy chyba psypał. Co bo... mamy? Bo się zamienił. No. Jestem Tails. Co tu się odwala? Dobra, nie, lepiej nie... Co mu jest? Nie wiem, kręci się. Co? Ja nic nie zrobiłem przecież. Zrobiłem tylko to, co robi prawdziwy Tails, bo jestem Tailsem. Nie. On chyba nas atakował. Dobra, nie, my go nie wyleczymy, tylko że on jest słodki i mały, to czemu ma być groźne? Dobra, no nie, on nie wygląda na dobrego, słuchajcie, on ma sojusz z Shinsonikiem. A to jest Shinsonik. Dobra, słuchajcie, musimy znaleźć sposób na wyleczenie ptysia jakimś cudem. Nie wiem jeszcze, jak to zrobimy, ale do tej pory musimy się ukryć. Dawajcie, ukrywamy się! Uciekajcie! O, dobra, dawajcie do mojego domu. Let's go. I weźmy, słuchaj, do mojej tajnej bazy, najbardziej tajnej bazy, o której nawet pewnie ptyś nie wie jako Tails. A, wiem, która. A tak, i tutaj jesteśmy bezpieczni. Ej, czemu to jest zabudowane? What? What? Co? Zaległo się. Ej, ptyś to był. Ej, nie, to nie mógł być ptyś. Co to jest? Co tu się dzieje? O, jest! O, dobra. Przechodzimy, dobra. Musimy znaleźć sposób na wyleczenie go. Widzieliście, jak on się zachowuje? Jest po stronie Shinsonika teraz, ale on się zmienił. Malutkim liskiem. Mamy psypał i niepotrzebnie się zamienialiśmy w Shinsoniki. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział, ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, bo to już się kończy, tutaj już nic nie ma. Kliknij.